Check the mic and make sure it sound right, boys. Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blog.kopyra.com. Dzisiaj degustacja piwa, ale jakiego piwa? Grodziskiego. O takie piwa walczymy. To znaczy, to jest piwo, w którym nie będziecie mieć kaca, to jest piwo, które można pić jak się biega, po bieganiu, przed bieganiem, z jeżdżeniem samochodem, odczekać chwilkę, ale też dużo krócej niż przy zwykłym piwie. Więc piwo grodziskie. Piwowarski Skarb Polski. Najbardziej rozpowszechniony polski styl piwa, o którym jest osobny odcinek chyba. A może i nie ma piwnych stylów jeszcze. Jeśli nie ma, to powinienem to nadrobić. No ale nie o tym, nie o tym. Słuchajcie, to jest Hoppy Grodzisk, czyli specjalna edycja grodziskiego, ale z klasycznym ekstraktem, z klasyczną zawartością alkoholu, czyli ekstrakt 7,7, alkohol 3,1. To jest piwo według receptury Jacka Stachowskiego, popularnego Staśka. Stasiek 69 chyba, taki nick na browarbizie. To jest jeden z weteranów polskiego piwowarstwa domowego i też częściowo kraftu, bo był współzałożycielem browaru Karuzela. Z tego co wiem, to już się z browaru Karuzela wycofał, natomiast no, jest to weteran piwowarstwa domowego, bardzo sympatyczny, skromny piwowar, bardzo chętny do pomocy. No, wszyscy go lubią, tak to ujmijmy. Występuje notabene na filmie Jestem piwowarem domowym z 2009 roku, także wiecie. No i mamy tutaj Hoppy Grodziskie według jego receptury. Hoppy Grodzisk na chmielu Citra i Amarillo. To jest zwycięzca konkursu z 2019 roku, który to piwo miało mieć premierę w 2020 roku, ale przez lockdown, co prawda koniec końców grodziskie piwobranie się odbyło, ale w sieci. Grodziskie piwobranie poszło w web, natomiast piwo stwierdzono, że no, żeby to było tak wszystko super, czyli z piwowarem, z tym, no to już nie dało się go uważyć, więc przeniesiono po prostu na przyszły rok. No i razem z tym piwem od razu startuje informacja o tym, że w tym roku konkurs się odbędzie. Konkurs się odbędzie. Rejestracja rusza od 1 marca do 15 maja na stronie grodziski.kpd.org. Tam będzie formularz rejestracyjny, tam są wszystkie informacje. Dwie kategorie, czyli klasyczne grodziskie i wariacja na temat grodziskiego. Czyli wszelkiego rodzaju wersje z ziołami, z chmieleniem, z różnymi dodatkami. Mieliśmy już tych wariacji parę. Nie wszystkie mi się udało nagrać. Nawet chyba większości mi się nie udało nagrać. Części nie udało mi się kupić, ale tym razem z browaru Grodzisk dostałem dwa piwa. I powiem szczerze, tak jak zwykle duże ilości piw mnie smucą. Tak tym razem żałuję, że tylko dwie butelki. Ale to nic. To jest akurat piwo, które... zresztą zobaczymy. Ale liczę, że lipy nie ma. Które prawdopodobnie sobie dokupię. Bo mówię, 3% alkoholu to jest naprawdę to. Nie jest to piwo bezalkoholowe, jest to piwo niskoalkoholowe, nie jest też niskoalkoholowe, ale ma mało alkoholu. Za każdym naszym piwem stoi 700 lat tradycji grodziskiego piwowarstwa. Ciągle szukamy jednak piwnych wyzwań, tworząc nowe receptury i sięgając po oryginalne dodatki. Niebanalność to nasza tradycja. Hoppy Grodzisk to piwo uważane według receptury zwycięzcy Grodziskiego Konkursu Piw Domowych 2019 w kategorii wariacja na temat grodzisza. Powstało w 100% ze słodu pszenicznego suszonego dymem z drewna dębowego i łączy najlepsze cechy jedynego polskiego stylu piwa z bogactwem cytrusowych aromatów i smaków, które wnoszą amerykańskie chmiele. Piwo jasne górnej fermentacji, utrwalone metodą refermentacji w butelce, prawilnie, zawiera osad drożdżowy, składniki woda z Grodziska Wielkopolskiego, słód pszeniczny suszony dymem dębowym, chmiel Amarillo, Citra, drożdże grodziskie. Data przydatności 13 lipca 2022 roku. No, wielki respekt dla browaru za trzymanie się refermentacji. To jest na pewno duża wartość. Kielich z grodziskiego piwobrania. Co prawda tutaj jest troszkę inny model, który też mam, ale to jest jednak bardziej okazałe, więc stwierdziłem, że jednak to wybiorę. Butelka półlitrowa, gdyby się ktoś pytał. Dla tak lekkiego piwa w ogóle to fajnie, nie? To znaczy lepiej mieć pół litra niż 0,33. Z drugiej strony, no jednak tamte butelki, czy to były nawet 0,4, miały swój urok. Kapsel firmowy Browar Grodzisk. No i nalewamy. Piwo powinno zbudować dużą czapę piany. No i tak jest w rzeczy samej. Zwane polskim szampanem z racji właśnie na szkło, w którym się podaje, na wysokie nasycenie, na bujną, obfitą pianę, która w przeciwieństwie do szampana czy win musujących nie znika natychmiast, tylko pozostaje taką dużą, zbitą czapą, dlatego że zawiera piwo to białka, czyli białka, które budują tę pianę. W winie ich białek nie ma, dlatego ta piana bardzo szybko opada. Zamglone, ono prawdopodobnie po, no jest świeżutko z rozlewu, prawdopodobnie po nie wiem, kilku tygodniach, miesiącach powinno się sklarować, ten osad się powinien zbić, powinno się powinno się dać nalać bez osadu. Czuć wędzoność, aczkolwiek pamiętajcie, że wędzoność dębowa jest czymś innym niż wędzoność bukowa. Bukowa jest szynkowa, kiełbasiana, dębowa jest bardziej taka ogniskowa, niekoniecznie się kojarzy z kiełbasą. I trochę cytrusy z tych amerykańskich odmian chmielu. Generalnie pachnie rzeźko, ale czuć, że coś tam się dzieje. Zresztą akurat połączenie amerykańskiego chmielu i wędzonki my żeśmy testowali w browarze Widawa w recepturze nosorożca, rhino i się sprawdzało. American Pale Ale ze słodem wędzonym. Przy czym my właśnie używaliśmy słodu wędzonego bukiem. Dobra, próbujemy. Jest musowanie. Piwo musiało się nagazować w browarze, zanim zostało wypuszczone, więc nie wiem, kiedy było butelkowane, ale ileś tygodni to trwało. Jest lekkie, ale nie puste. Nie jest słodkie w odróżnieniu od na przykład piw bezalkoholowych, które często, nie zawsze, ale często są słodkie, mają dużo węglowodanów. Tutaj tych węglowodanów aż tyle nie ma, dlatego że piwo normalnie przefermentowało. Drożdże przefermentowały węglowodany, cukry z brzeczki do alkoholu i dwutlenku węgla. Co jest ciekawe, to ten ekstrakt. Ekstrakt początkowy to jest tylko 7,7 stopnia Plato, gdzie w normalne piwa rzadko się zdarza dziesiątkę nawet kupić. Zwykle to są 11, 12, a przy Portera Bałtyckich 22, a przy imperialnych stautach i 30, a europejskie 45. Jakie to ma znaczenie? No, kaloryczność. Im mniej ekstraktu, tym mniej piwo jest kaloryczne, więc takiego piwa można im więcej wypić ze względu na niską zawartość alkoholu, na niską zawartość cukrów resztkowych, ale ogólnie też na niską kaloryczność. Ono ma kaloryczność porównywalną z piwami bezalkoholowymi, bo one zwykle też mają około 7-8 ekstraktu, ale praktycznie nie ma cukru, bo wszystko odfermentowało, więc to jest rewelacja. To jest rzeczywiście najzdrowsza opcja, bo w piwie bezalkoholowym ono, powiedzmy, dla sportowców jest ok, ale tak jak nie prowadzicie aktywnego trybu życia, to te węglowodany mogą być problematyczne. Natomiast tutaj tego problemu nie ma. Nie jest to IPA, ale cytrusowość jest wyraźna. Cytrusowość jest wyraźna, jest ta lekkość, jest trochę taka szampańskość, rzeczywiście przez te cytrusy wprowadzona, więc no powiem szczerze, świetne piwo. Świetne piwo, prawdopodobnie na upały jeszcze świetniejsze. Ciekaw jestem, ile tego jest, ale jak tylko gdzieś zobaczę, to karton kupuję, bo czy tam skrzynkę, bo to chyba butelka zwrotna. Tak, butelka zwrotna, więc kratę biorę, bo w upały, a właściwie krata to mało, dwie kraty, bo w upały to będzie rewelacja. W upały to będzie rewelacja, no na razie wychodzi zima, ale wiecie, kupcie na zapas. Grodziskie się dobrze leżakuje, przez tę zawartość słodu wędzonego ono się nawet długo po wielu latach się nadaje. Oczywiście ze względu na amerykańskie chmiele nie polecam długiego leżakowania tego piwa, ale bez wątpienia jest to piwo, które no, nie bez przyczyny jest tutaj data aż do lipca 2022 roku. Grodziskie aż tak się nie sprzedaje, więc myślę, że... No i też pamiętajmy, że trochę go pewnie powstało. To nie jest 4000 butelek, jak w przypadku Komesa wymrażanego, więc myślę, że każdy, kto będzie chciał, będzie mógł kupić. Gdzie będzie dystrybuowane? Nie mam pojęcia. Nie dostałem takiej informacji. A zatem, jak chcecie być jak Stasiek, to... Jest naprawdę sporo czasu, bo konkurs będzie rozstrzygany w czerwcu, 18-20 czerwca chyba, podczas właśnie piwobrania. I do tego czasu można spokojnie uważać i z 4 wariacje i... Czy oczywiście klasyczne grodziskie, bo co prawda ten splendor ważenia piwa według własnej receptury przypada dla tych, którzy wygrają w konkursie receptura, wariacja na temat grodziskiego, no bo klasycznej receptury oni tam nie zmieniają. Natomiast no, jest to też prestiż wygrać w konkursie, gdzie na najbardziej klasyczne grodziskie, no to jest też, ma to swoją wagę. Ja muszę powiedzieć, że w ogóle konkurs w Grodzisku, nie ten, ale protoplasta tego konkursu, konkurs się nazywał Prawie jak Grodzisz, był pierwszym konkursem, w którym wystartowałem. To by musiał być gdzieś 2000, no pewnie gdzieś 5-6 rok, i zdobyłem 5. miejsce. Zająłem 5. miejsce. Także no, gratulacje dla Staśka, też fajnie, że takie dinozaury piwowarstwa domowego, no bo słuchajcie, Stasiek waży gdzieś też pewnie od pierwszej dekady XXI wieku, nie? Także myślę, że już ma dobrze ponad 10 lat na liczniku ważenia, warek uhuhu. Więc cieszy, że też wygrywają konkursy jeszcze. Dinozaury kraftu. Też kraftu też. Jak widzicie, pięknie oblepione szkło pianą. I to jest też fajne, że lekkie piwo też potrafi robić wrażenie. Oczywiście no, nie jest to wrażenie porównywalne z porterem, ale za to można go pić bez wyrzutów sumienia. Właściwie w dowolnych ilościach. Piwo w grodziskie nie szkodzi nawet w największych ilościach, bo po prostu zanim poczujecie działanie alkoholu, to prawdopodobnie już zdąży organizm zmetabolizować. Oczywiście tak jak przy wszystkim zachowujemy wszelkie szykany związane z alkoholem, czyli nie jedziemy po alkoholu, nie polecamy kobietom w ciąży itd. Natomiast umówmy się, jest to moim zdaniem najzdrowsza wersja piwa. Zdrowsza nawet niż piwa bezalkoholowe. Bo większość piw bezalkoholowych zawiera jednak sporo cukrów, a grodziskie nie. Bardzo fajne piwo. Może jakby był Big Success, to może uważam drugą warkę według tej receptury. Moim zdaniem jedna z lepszych wariacji. Pamiętam, że jakiś czas temu też Hoppy Grodziskie wypuściła Pinta. No tutaj mamy tę klasykę, że to jest 7,7. To jest... tam też to było piwo konkursowe, więc cieszy to, że promuje się ten styl. On ma naprawdę pod górę, pod wieloma względami. Po pierwsze dlatego, że jest wędzony mimo wszystko, chociaż ta wędzonka tutaj jest bardzo subtelna. Po drugie dlatego, że jest bardzo lekkie. No, myślę, że dla początkujących, czyli tych, którzy jeszcze nie są miłośnikami grodziskiego, to Hoppy Grodzisk jest lepsze ze względu na tę właśnie cytrusowość, zwiewność, lekkość, świetną pijalność, więc no naprawdę pijcie na zdrowie. Sound right, boy.